Czy Szczecin to miasto buntowników? No, co najmniej kilka razy Szczecin był areną buntów, strajków, protestów, które miały znaczący wpływ na sytuację w całym kraju. Szczecin jest miastem położonym na pograniczu. Jest też miastem portowym, w związku z tym miał większy kontakt ze światem zewnętrznym, także w tej zamkniętej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, więc Szczecinianie niejako bardziej znali wzorce demokratycznego, wolnorynkowego świata i zestawiając je z tym, co widzieli tutaj na miejscu w Polsce, no byli bardziej skorzy do protestu przeciwko tej rzeczywistości, po prostu znając inne. Jeżeli spojrzymy na sierpień roku 80, to taką siłą napędową tego buntu są właściwie młodzi robotnicy, tak? Młodość jest istotnym czynnikiem, który może współtworzyć bunt, tak? To młodzi ludzie są bardziej skorzy do tego, żeby się buntować niż starsi, bardziej zasiedziali. Tak więc to rzutowało na ten buntowniczy charakter Szczecina.